SoSpeed. Jest to aktualnie największy streamer na platformie YouTube. Znany jest głównie z odwalania chorych akcji na swoich streamach, takich jak skakanie na biurko czy podpalanie mieszkania. Posiada on ponad 23 miliony subskrypcji, a na jego live'ach potrafi siedzieć po kilkadziesiąt, a czasami nawet po kilkaset tysięcy osób. Jest to ogromny twórca, także zapewne gdyby otworzył serwer w Minecrafcie, to byłby on równie duży i dopracowany jak jego kanał. A SoSpeed otworzył już swój serwer i jest on dosłownie tragiczny. Pomimo, że promocja ze strony Speeda była naprawdę duża, na serwerze tym gra maksymalnie po kilkadziesiąt graczy i występują tam błędy typu to, że w niektórych miejscach można nawet niszczyć spawna. Wszystko zobaczycie w tym odcinku, także ja nie przedłużam i zapraszam do filmu. Dobra, więc właśnie odpaliłem Minecrafta, także w tym momencie mogę wpisać mcspeed.mc.gg. Ogólnie całkiem dziwne IP, no bo rzadko kiedy w sumie spotykamy się z tym, żeby były aż dwa rozszerzenia tutaj w IP, ale no dobra. No i co? Pierwszą rzeczą, która rzuca mi się w oczy, jest naprawdę tragiczne logo serwera. Jakby ja chciałbym napomnieć, że Speed to osoba, która ma dom za ponad 10 milionów dolarów. No a takie tutaj loga jak to latają po 15 zł na Discordach graficznych, więc no nie wiem, coś tutaj odwaliło. Generalnie, jeżeli chodzi o motywy, to też całkiem przeciętne. No i dobra, jesteśmy na lobby tutaj największego streamera na YouTubie, gdzie mamy 27 graczy jedynie na serwerze, więc całkiem ciekawie. Mamy tutaj Bena z tej gry, w którą on często sobie tam grał i tam, no często w sumie szczekał na niego. No ale co, generalnie mamy tylko jeden tryb na serwerze, który się nazywa Real World. Czyli prawdziwy świat, tłumacząc na polski i co to jest? Stadium, dobra, okej, jest tutaj napis stadium, co oznacza po polsku stadion, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, tutaj są skrzynki, Epic Crate, Legendary Crate, SoSpeed Crate, co w tym jest? Okej, jakieś pojazdy, tylko że czemu ja się zrespiłem na jakimś stadionie? Gdzie tutaj jest w ogóle cokolwiek, jakby tutaj autentycznie nic nie ma, nie wiem, jest komenta help? O, dobra, jest komenta help. Dobra, jest mapa tutaj dynamiczna na stronie, o kurna. Ej, autentycznie, czegoś takiego to ja się akurat nie spodziewałem, zobaczmy to. Ale to jest, przecież to jest mapa Netheru. Dlaczego na mapie świata zwykłego mamy Nether, wytyfy? Może jak w to kliknę? Nie no, nic się nie dzieje. Dobra, nie wiem, serio nie wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj są jeszcze jakieś inne opcje, no players. Nic się nie wyświetla, nie ma w ogóle graczy. Jak są na przykład mapy jakichś elfów, to normalnie macie całą mapę, macie te królestwa, macie graczy, a tutaj na serwerze Speeda nie ma autentycznie nic. No niby, no niby jest to 30 graczy na serwerze, no ale na stronie nic się nie dzieje, nie? No i ale właśnie, może ja stronę jeszcze zobaczę, czekajcie. Site, nie, shop. O, dobra, dobra, jest. Okej, ale to jest za speedboxy jakieś. Taki zwykły to nie wiem, bo nie ma tutaj w ogóle IP. Dobra, są tutaj jacyś gracze. What's going on here? Ej, dobra, zapytałem się tych ludzi, o co tutaj w ogóle chodzi w tym serwerze, bo to są jacyś gracze. Okej, dobra, jest wyjście poza mapę, dobra. Dobra, dobra, można sobie wyjść tutaj z tego spawnu, tylko... ja pierdolę. Ej, dobra, oni mają całego praktycznie spawna zabudowanego, wytyfy. Chciałem sobie oglądać filmik ziomka z tego serwera i jest tutaj podana strona, także w tym momencie możemy sobie ocenić, jak ona w ogóle tutaj wygląda, bo... no jednak, no, spodziewam się dużo, tak? Okej. No powiem szczerze, że... No, jakby... spodziewałem się czegoś lepszego. Ale jest nawet opcja tutaj PLN-u, że można sobie tutaj złotówki wpłacić na ten serwer. Aha, czyli wybieramy tutaj speedbox i po prostu doładowujemy sobie konto, no dobra. Ej, w ogóle oglądam sobie odcinek tego ziomka i tutaj, gdzie teraz jest spawn, jeszcze jak on grał, można było się normalnie bić i niszczyć spawna. Co jest grane? Co jest kurna grane tutaj? Patrzcie na to, tutaj gdzie są te skrzynki, to wszystko było rozwalone. Tu jakiś creeper wszedł chyba na serwer. Dobra, więc właśnie dołączyłem na Discorda tego serwera. No i ziomek o niku Cryptider napisał, żeby sprawdzić świat czwarty. Jest tam rozwalone eventowe miejsce, nie? Dobra, i wysłał to ogólnie o 20.59, teraz jest 21.08. Więc dobra, ja wchodzę na czwórkę i to sprawdzam, nie? Bo jeżeli naprawdę podczas tego odcinka został zgrifowany serwer Speeda, to jest coś pięknego. O, w ogóle pakpak tutaj dostałem. Wcześniej tego... Ej, dobra, to jest jakaś inna mapa? Where is... event area. Znak zapytania, dobra. Aha, chat is currently locked. No to nieźle, nie? To są w ogóle różne warpy. Co jest London? Okej, okay, do... aha! Neymar. A... dobra, nie wiem, co to było. Ej, ale czekajcie, co jest zgrifowane? Gdzie to jest zgrifowane?
Nowy Jork. Tutaj chyba też nic nie ma. Nie, naprawdę jako Nowy Jork dali to. Naprawdę, naprawdę, nie dało się nic lepszego. Dobra, zobaczmy Paris. Dobra, no to standardowo wieża Eiffla. Ronaldo i... Nie no, co to jest? Da się w ogóle to niszczyć? Dobra, proszę, nie mów. Dobra, nie da się. Ale dobra, wpadłem generalnie na bardzo dobry pomysł. Otóż w tym momencie iShowSpeed ma live'a, napierdziewa sobie gdzieś tam tutaj Fortnite'cika i pomyślałem, co jeżeli wyślę mu tutaj donate'cika. O, patrzcie, i donate'y mu się wyświetlają normalnie na ekranie i on je czyta, dobra. Wysyłamy, tylko 30 zł się wyświetli, nie wiem. Ale dobra, to dam może na wszelki wypadek 20, dobra. Mutuję go na chwilę. Why your Minecraft server is crap? Znak zapytania i napiszmy I just griefed it. Kurde, nie zmieści mi się, czekajcie. I just griefed. Dobra, wykrzyknik. Dobra, 20 zł, ej. Ej, kurde, najgorzej jak on tego nie zauważy. Muszę wyczaić moment, gdzie on po prostu nic nie robi. Ale pa, ile mu leci w ogóle tych zaproszeń? Dobra, ej, nie wiem, wysyłać to? Dobra, wysyłam. Ej, nigdy nie wysyłałem autentycznie. Dobra, dobra, wysyłałem, let's go, 20 zł. Dobra. Czemu twój serwer jest gównem, dobra. Właśnie go zgrifowałem, zobaczymy, czy to się wyświetli w ogóle. Kurna, proszę. Ej, dobra, nic się wy... Ej, nie, no proszę. Jest. So behind me, I have a spin the wheel with badass dares. It's terrible. Aha. So we're gonna do a challenge. As if I lose this wager. No nie, źle, nie, no kurna. Przyszły moje pieniądze w końcu i nie odpowiedział po prostu. Z 20 zł straciłem. Nie no, rozumiesz to, gościu? 20 zł przerąbałem na donate'a, żeby mieć pewność, że mu się wyświetli na ekranie. I dupa, no. Wyświetlił mu się, był alert głosowy. No ale go nie, przeczytał, no. Ja pierdziele. Jeszcze pluginy z neta tutaj mają. Tepnąłem się do jakiegoś ziomka, który mi się wyświetlił na tabie i normalnie się wyświetla nawet nazwa pluginu. Simple TPA. Nie, dobra. Dobra, to jest, widzę, przesadza. Tepam się do kolejnego. Ej, dobra, ale fajnie generalnie by było, jakby tutaj jakiegoś Maćka się udało zdobyć, który mi tutaj opowie, co się działo. Ej, ziomek się do mnie tepa jakiś. Dobra, szybko wychodzę poza mapę i go biję. Dobra, proszę, żeby nie wygasło to, proszę. Dobra, szybko poza spawna. No nie. A nie, dobra, to mój. TP accept. Dobra, zaakceptowałem go. A nie, to jest you will be teleported? O kurwa! Dobra, gościu, wybierz teraz. Ej, dobra. Ej, to jest jakiś ziomek na TikToku. Ej, dobra, co ty robisz? No co ty robisz? Dobra, do wody. Ej, dobra, kurna, ma co się tu... Ej, dobra, to jest ten ziomek. Dobra, masz przerąbane, on ma skina czarnego Ronaldo. No nie, dostał... O, ja też dostałem prędkość. Biega po wodzie? On ma jakąś broń. Kurna, masz trybaka łącznikowa, co jest? Ja cię dupcę. Dobra, masz moje itemy. Nie zabijaj mnie, proszę, nie. No, i dupa. Ej, ale tak szczerze, widzowie, no to te... Ej, ale tak szczerze, to jest bardzo fajne w sumie, że są tutaj te bronie na tym serwerze, bo to jest coś nowego, serio. Tylko no, nie będę ukrywał, że no, no jednak serwer jest słaby, nie? Serwer jest słaby, może i sam jakiś kałasznikowy, ale co, właściciel mi normalnie odpowiada do donate'y za 20 zł, widzę, wiecie ile to jest pieniędzy? Za 20 zł możesz sobie kupić, kurna, nie wiem, 40 kajzerek. Ten mi nie odpowiada, nie wiem, na jego serwerze niszczyć spawna można było. Bić się ludzi tutaj na spawn nie dało, no nie, no, powiem wam szczerze tak. Serwer jest giga słaby, ale no co, no jakby stracony potencjał, bo twórca naprawdę duży. Jeżeli by to zrobili dobrze i ten serwer serio byłby zajebisty, no to nie będę ukrywał, no ale grałoby tutaj na spokojnie po 1000 graczy, no ale... No widzicie, no niestety jednak reklama to nie wszystko. Serwer też trzeba dobry mieć, także to tyle. Ja spierdzielam sobie pograć na jakimś lepszym serwerze, na przykład bagamce.pl, serdecznie zapraszam. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie, siema.